Proszę Państwa, z racji tego, że mamy tak zwaną barową pogodę, no i miał odbyć się event, zupełnie inne miejsce, ale jak to się mówi, pogoda nam nie pozwoliła. Jak pada, no to wiadomo, że i wspinacze za bardzo się nie powspinają. Do jaskiń można iść, do sztolni można iść. No, jakaś przyrodnicza wycieczka na zewnątrz oczywiście może się odbyć, ale to już nie jest ten walor. No natomiast no, dla mnie dzisiejsza ta pogoda jest bardzo dobra. Dlatego, że mamy wyższy stan rzeki i dzisiaj przetestujemy sobie kolejny odcinek rzeki Bóg. No, tym odcinkiem już kiedyś płynąłem oczywiście parę razy pontonami. No, na desce riverboardingowej akurat tego odcinka jeszcze nie. O, mam go w pobliżu domu, także z racji tego, że odwołałem dzisiejszą wycieczkę, rzucam się w nurt rzeki i spłynę sobie tym pięknym odcineczkiem. Sentymentalnym. Za chwilę wchodzimy do rzeki. No, pogoda jest taka naprawdę dzisiaj bardzo deszczowa. Cały czas pada. Stan rzeki jest dosyć wysoki. Deska już przygotowana. Sprzęt też. Kamizelkę założyłem. Nie dlatego, że nie umiem pływać, tylko dlatego, że takie są zasady bezpieczeństwa. Płynę sam, więc kamizelka jak najbardziej jest potrzebna. Dajmy na to, że nadział mi się na jakąś żerć czy coś i wtedy co się dzieje? Tonę, tak? A tak mam kamizelkę, ona mnie unosi i jestem w stanie jakoś wyjść z tarapatu. Co dalej? No, będziemy płynęli przez odcinek około 2 km. Będą bystrzyny, bo już widzę. Jest kilka takich też tutaj małych kaskadek, takich jazów bardziej. No, te miejsce raczej będę starał się ominąć, bo jest, może być hardkorowe dzisiaj. Musi być jednak kamizeleczka. O, i teraz na przykład. No to jest, proszę Państwa, bardzo szybkie płynięcie w porównaniu z tym, co jest przy normalnych stanach wody. Reakcje muszą być natychmiastowe. Czyli trzeba trochę wcześniej popływać na kajakach albo na pontonie, żeby wiedzieć, jak mniej więcej na rzece manewrować. Wchodzimy w zakręty, w bystrzyny lub omijamy, jeżeli chcemy włączyć. Wiraż taki z szybkim płynięciem. No, ja go znam, bo często tutaj przychodziliśmy na odpoczynek. Trochę niewidzny jest na środku, więc trzeba potraktować to z boku. Proszę zobaczyć, co tu się działo. I teraz tu, w środeczku. Już taki stan wody tutaj miałem na razie. Było, że na pontonie i zimą było zimniej. Dzisiaj mamy dwie pianki, więc jest cieplutko. I jeszcze mam kamizelkę, która mnie wybiera. No tu się trochę zwolni. Także nie jest tak strasznie. I znowu. Wjeżdżę. Ten odcinek rzeki Jaskółka, proszę. Wybrałem z tego względu, że on zarasta właśnie wjeżdżami. I powoduje, że ta rzeka nabiera znowu dzikiego charakteru na tym odcinku. Bardzo ładnie to wygląda. Bardzo lubię ten odcinek. Chciałbym go też tym niektórym kaskaderom uczestniczącym w eventach dzikich zadetów przy wysokim stanie wody zaproponować. No i drugi zakręcik z tych newralgicznych. Pomijamy ten krzaczek. Jaki się zaczyna pchać. Musimy naprawdę manewrować i się wstrzelić. Proszę zobaczyć to miejsce. Pięknie. Bajka.
ale jeszcze mamy do orzdy jakąś żerdź. Trzeba przed sobą patrzeć, co to się dzieje, bo przed chwilą taka żerdź z takimi badylami wystającymi zanurzyła się pod wodą. Ale to nie jest jeszcze on. No, chociaż nie, jest to. To z wody zupełnie inaczej wygląda. No proszę. Idziemy sobie spokojnie. Tutaj, gdzie teraz płynę, to proszę sobie wyobrazić, że jest czasem wysepka. W tym wypadku trzeba tak płetwę wyżej dać. Ślizgać się po powierzchni znaczy. Rzeka niesie rozmaite rzeczy. Krzaki, jakieś drwienki, no ale też i śmieci. Jeżeli są plastyki, to one się unoszą na wodzie i płyną. No. Pięknie odcinek. Robi się nam tutaj cudowny przełom. Rzeki Bóg. Piękna rzecz. Tu może być szybciej. Teraz trzeba na tą stronę przekręcić, bo tam mamy tą rzecz. To jest ten murek. Rzeka zazwyczaj po to ten mur dali, bo jak jest powódź, to cały impet z tego zakrętu uderza w ten zakręt, no i płynie na osiedle domków wiejskich, które tutaj są w pobliżu. Kiedyś to była wieś, a teraz to jest dzielnica miasta Jelenia Góra. Chodzi o albo Raszycę. Dobrze, płyniemy sobie spokojnie. Piękna rzecz, proszę Państwa. Riverboarding w pełnej krasie. No, proszę Państwa, przeszkoda za przeszkodą. Pierwszy raz tutaj na desce ktoś płynie riverboardingowej, bo z reguły w Polsce jeszcze tych sportów nikt nie uprawia, a tego odcinka, no to mówię, kajakarze bardzo często się tu pojawiają, bo jest przecież międzynarodowy spływ Obrem, wieloletnia impreza, bardzo fajna. No i też można rafting uprawiać na pontonach, ale to przy wyższych stanach wody na wiosnę. Burz! Przeszkodę trzeba teraz tak wstrzelić się pomiędzy te, proszę zobaczyć, krzaki. Nie możemy przepłynąć pod krzakę, tu musimy przepłynąć. O, i szybko płetwamy, bo to są płetwy. Bez płetw nie dalibyśmy rady. Rzeka by nas zniosła. A tak płetwy pomagają. Płat oczywiście bez deski to byłoby szaleństwo tutaj płynąć. Poza tym nieprzyjemne, no bo co to za radocha płynąć rzeką na odcinku paru kilometrów. Płat. Rzeki są niebezpieczne. Niech się nam coś stanie, na jakąś zaczepimy się o żerdź. Możemy się utopić. Na rzekach są wiry. To nie jest rzeka. Każda rzeka ma swoją specyfikę oczywiście, bo na Odrze jak pływałem, ale przy niższym stanie wody tam są potężne wiry. Więc trzeba uważać nawet na desce. Przy czym rzeki dzielimy na górskie, nizinne. Każda ma swoją specyfikę. Na nizinnych więcej żerdzi, jakichś takich korków, nawet niekiedy zrobionych przez bobry. Więc też to do łatwych rzeczy nie należy. Widzę tam jakieś, proszę zobaczyć, przeszkody przed sobą. Wszystko w wierzbach, połamane. Więc będę musiał się przyślizgnąć jako wszystko. Płyniemy umiejętnie. Trochę przy tym krzaku i od razu zapierdzielamy go. Ale tu. Oj, proszę. Tak. Proszę zobaczyć, co trzeba było zrobić. I teraz kurwa, tu. Dobra, dobra. O, jak to się kurwa. Ale była jazda, proszę Państwa. Przepraszam za przekleństwo, ale w takich momentach człowiek walczy. O, teraz będzie kartka, kurwa. Co tu zrobić? I trzeba spierdalać. Muszę
najhojniejszym wariancikiem. Proszę popatrzeć, ile to człowiek musi kombinować. I teraz ciat. Teraz prawo. Trzeba naprawdę biegać. Tam jest jasna. Wolałbym go ominąć. Dlatego trzymam się z tej strony. Za jego spokojnie mniejszej. Poza tym trochę sobie odpoczniemy od tych wyścin. Tutaj przepłyniemy sobie tędy. Trzeba tu pracować. Znowu na spokojną wodę. To miejsce. Wyzwanie.